moi drodzy, to będzie hit po prostu tego programu. Nigdy tego nie było. Ja się tak napatrzyłam na panią Kinkę, że stwierdziłam, że dlaczego mam nie skorzystać, ja chcę krótką lekcję śpiewu. Wyciszcie teraz głos w telewizji i po prostu patrzcie, jak wygląda. Pani Kinko, jakieś takie... Konieczne. Mam nadzieję, że nie. Jakieś takie ćwiczenie. Jakie to jest? No, ja nie mam totalnie głosu, ale... Powiem pani, że tak, uczęszczam na lekcję ostatnio do bardzo fajnego trenera wokalu Bartka Cebonia w Warszawie i on uczy mnie właśnie śpiewać piosenek na takim śmiesznym ćwiczeniu, gdzie muszę wrócić do swojego dzieciństwa i powiem szczerze, że to jest dla mnie piekielne trudne. Trzeba wystawić język. A ja to umiem najlepiej. Od dziecka. Trzeba tym wystawionym językiem śpiewać. A to to już troszkę... Weźmy na tapetę właśnie może refren tolerancji. Czyli im zademonstruję. Także proszę Państwa, no, czasem tak, no, tak ćwiczenia wyglądają, że trzeba swoją strefę komfortu przekraczać. Czy tu jest jakaś sprawiedliwość, bo na przykład moje to nie będzie wyglądać jak panie? Naprawdę tak trzeba robić? Naprawdę, tak. I to otwiera ten głos i uczy, żeby skupiać, bo ja mam problem z dociskaniem naprawdę, że często śpiewam dołami, a to mnie zmusza do tego, że muszę śpiewać bardzo tutaj blisko, więc musi być język wystawiony, tak. Musi... Czasem nie tak całkiem, ale to jest naprawdę czasem ale tak pani tak i kłopotliwe. No właśnie, ja tak... Tak, tak, no. Ja nie umiem chyba tak zrobić. Ale często właśnie ćwiczenia polegają... nawet próbuję! Często ćwiczenia wokalne polegają na tym, że trzeba przekraczać tą swoją strefę komfortu. To zróbmy tak, ja jednak nie będę brała tej lekcji, bo ja takie dla kotek na płotek to potrafię, ale jakby pani mogła jeszcze zademonstrować coś więcej. Co a na przykład to, co wzmacnia struny głosowe, wiem, że zaśpiewać sobie raz dziennie piosenkę na rr. Cały czas na przykład o matko. To niebywale wzmacnia struny głosowe i w ogóle jak głos. Jak to robi? No na ja rr. Ale ja powiem pani szczerze, że teraz się zastanawiam w ogóle nad tym, co ja mam w buzi, czy ja bym tak potrafiła, bo to się tak wydaje. Fajnie się patrzy na panią, bo pani to potrafi. Ale jak mi niby przyszło... Co? Nie, dałaby pani radę, tylko trzeba naprawdę tak, no, przekroczyć tą barierę jakiegoś krępowania. Ja się wstydzę. Ja myślałam, że jestem zwierzęciem telewizyjnym, tak. Ja się wstydzę. Ale ja też powiem pani, że się wstydzę, bo gdybym się nie wstydziła, to bym bardziej ten język dała do przodu. Bardziej mi się podobało chyba to jak to tak, było? Tak, to właśnie jak małe dzieci. Ja się zasłonię tak. I może jak to a ja było? Teraz absolutnie sprzedaję coś, czego się uczę, bo ja absolutnie nie uczę innych osób śpiewać, tylko po prostu pokazuję coś, co mnie pomaga. Jak to było z tym, to pierwsze takie? Musi język do przodu. Aha. Tyle? Bo ja więcej nie zrobię. I proszę. No. Ale to tak, że to trzeba jakoś powietrza wcześniej nabrać, czy? Tak, no zawsze powietrze przed tym, głęboki wdech przed śpiewaniem. A jak zafałszuję, to wytniemy. O, chyba, że pani ze mną spróbuje. Pewnie. O, wyszło na głosy. Ale fajne to jest. No. Ale coś właśnie w ten deseń. Ten język naprawdę trzeba dać do przodu i... Jeszcze z tym rrrrr. Tylko też takie króciutkie, bo to ja się czuję, jakbym maraton przebiegła. Pani Kingo? Dobra. No. Jak to było? Rrrr. Ustalmy tonacji. Rrrr. Nie. Albo co to znaczy ustawienie tonacji? To co? Lecimy? Raz, dwa, trzy i... Szanowne reklamy? Nie, ale to naprawdę wzmacnia struny. Ja sprawdzone. Chyba bym musiała się, żeby zacząć śpiewać, musiałabym komuś głos ugryźć, od tego zacznijmy, ale musiałabym się nauczyć oddychać. Mi się aż kręci w głowie. Naprawdę. Tak. Śpiewanie jest oparte na oddechu, naprawdę takim z przepony. Bardzo pani dziękuję. Super się bawiłam. Świetne, no naprawdę. To ja uważam, że to jest mój najlepszy odcinek. Poza tym, jak wytniemy moje Słuchajcie, korzystajcie i zapraszam do pani Kingi na profil na Instagramie pani kinga.kutrzuba. Tak. Niedługo nowości muzyczne, także dziękuję serdecznie i zapraszam. To takie można... Nieważne.